Przejdę teraz do przyczyn konfliktów, no bo to jest dość ważne. I tutaj chciałabym, żebyśmy tak tych przyczyn trochę poszukali sami w sobie, żebyśmy się sobie trochę poprzyglądali. Kolega mówił bardzo dużo o komunikacji. Ja powiem tak, no właściwie tam, gdzie nie ma komunikacji, wszyscy krzykną, no to już nie może być referendum. No nieprawda, nieprawda. Czasami Rada Gminy, Wójt są tak zaskoczeni, bo faktycznie jest tak, że nikt z nikim się nie komunikuje, nie ma protestów wcześniejszych, jest wniosek o referendum. O co chodzi? No to ja jestem brutalna w stosunku do władz, mówię, to wy powinniście wiedzieć, o co chodzi. Jeżeli się nie komunikujemy ze swoimi mieszkańcami, no to nie wiemy, o co chodzi. Nie wiemy, o co mają pretensje. Nie składają wniosków, nie składają wcześniej skarg, a o skargach i wnioskach to ja jeszcze coś powiem, ponieważ to zrobię w tym miejscu tą dygresję, ponieważ skargi i wnioski, jest coś takiego w każdym urzędzie, jak rejestr skarg i wniosków. I ja byłam osobiście, miałam okazję badać te rejestry i zastanawiałam się, dlaczego jest tak mało tych skarg i wniosków zarejestrowanych. I miałam okazję zobaczyć, jak przyszła pani, która chciała złożyć skargę na urzędniczkę. Urzędniczka, to proszę napisać podanie do wójta. Czy to jest skarga, pytam? Nie, ponieważ jest zatytułowana podanie. Więc to są też takie techniki, które są stosowane i się raptem okazuje, że jest 5 skarg w ciągu roku. Ja myślę, że to jest jak na działanie jednego urzędu, tak skomplikowanego jak urząd gminy, to jest mało. Komunikacja jednostronna. Często jest tak, i tutaj ta komunikacja jednostronna idzie w obie strony. Czasami to jesteśmy my, mieszkańcy, winni. Nie komunikujemy się z władzą, nie przychodzimy, nie interesujemy się. I trzeba uderzyć się w piersi i powiedzieć tak, rzeczywiście jest tak, że ja się nie interesowałam. A czasami jest tak, i mało tego, czasami jest tak, że władza bombarduje nas wręcz. Jakiś nowy człowiek zajął stanowisko wójta czy burmistrza i chce, naprawdę chce, organizuje zebrania. Przychodzi mu 5 osób. No, poczujcie państwo. Włożyliście dużo wysiłku, poświęcacie często swój prywatny czas, bo te zebrania są w późnych godzinach popołudniowych. Przyszło wam 5 osób. Ponieważ są to osoby, które jakby też często nie rozumieją tego, że to jest normalne, że jeżeli do tej pory nie było zebrań w gminie takich z mieszkańcami, raptem się one pojawiają, to mieszkańcy jakby nie są przyzwyczajeni do tej formy. Trzeba ich oswoić z tą formą komunikacji. No i często niestety burmistrz czy wójt się zniechęca. Druga rzecz, która zniechęca władzę do organizowania zebrań, to jest długi czas, kiedy nie było komunikacji między władzą a mieszkańcami, czy przez długi czas nie było zebrania. Spróbujcie państwo sobie tak pomyśleć, co potrzebujecie na swojej ulicy. Ja tak z 15 rzeczy mogłabym wymienić, 5 dziur, które mamy w jezdni, plac zabaw, który jest strasznie zaniedbany i wymaga absolutnie natychmiastowej interwencji władzy, koniecznie, i znak drogowy, który też by się przydało tam wstawić w jednym miejscu. Już nie mówię o śpiących policjantach, które by się w ogóle przydali na tej małej uliczce. Więc potrzebujemy wielu różnych rzeczy, prawda? No i teraz władza oczywiście, kiedy organizuje tak pierwszy raz takie zebranie, to się tak nagromadziło. I raptem jest buch, bo wy nic nie robicie, a ten nowy wójt czy burmistrz patrzy na tych mieszkańców przerażony często, że oni tak na niego krzyczą, że każdy czegoś chce. I to jest pierwsze i ostatnie zebranie w tej gminie. To jest to, co władzę zniechęca, czyli taka straszne takie roszczenia, które się pojawiają i to, że, bo to nie jest wina mieszkańców, to sobie powiedzmy, tylko wina braku odporności i przyzwyczajenia po prostu władz lokalnych do tego, że takie zebranie robione pierwszy raz, ono musi tak wyglądać, nie ma innej możliwości. Nagromadzone potrzeby, niezrealizowane, one muszą dać, znajdą ujście właśnie na takim zebraniu. Ale każde następne, może będzie na nim mniej osób, będzie już troszkę lepsze pod tym względem, bo się obie strony nauczą komunikować. Najgorszą rzeczą jest chyba nieefektywna komunikacja, bo często jest tak, że te zebrania w gruncie rzeczy są robione. Kiedy w 2012 roku robiliśmy takie badania z Instytutem Spraw Publicznych, które dotyczyły partycypacji, to okazywało się, że naprawdę w gminach wiejskich zebrania się odbywają. To może nie jest jakiś szał, że są 2-3 zebrania na wiosce rocznie, ale jedno na 2 lata średnio jest. Taka mniej więcej jest frekwencja. Więc, czyli komunikacja w większości gmin jest podtrzymywana. Teraz problemem jest nieefektywność tej komunikacji.
I tu przejdę na przykład taki bardziej bliższy nam wszystkim. Zwróćcie, każdy z Państwa niech sobie pomyśli o ostatniej rozmowie ze swoim partnerem albo partnerką. Przychodzimy do domu zmęczeni. Szef nam nic ciekawego o nas nie powiedział, jeżeli chodzi o nasze działania w pracy. Mamy takie ogromne poczucie i potrzebę, żeby partner nam wsparł nas intelektualnie. A partner ma potrzebę, żebyśmy mu okazali miłość, uczucia i czułość. No i jeżeli nasze potrzeby, jeżeli nie zakomunikujemy tych potrzeb w określony sposób, to może się okazać, że się obrazimy śmiertelnie i mamy ciche dni w domu. No bo ja potrzebuję czego innego, on potrzebuje czego innego. Jeżeli my sobie wzajemnie możemy sygnały, które wysyłamy, odebrać zupełnie różnie. Zatem komunikacja efektywna, czyli przekazująca, mówiąca wprost o tym, czego ja potrzebuję i pytanie partnera, czego ty potrzebujesz, to jest istotne, czyli w dwie strony idąca jest bardzo ważna. Tymczasem to są takie fragmenty, ja mogłabym z 50 takich przykładów Państwu z zebrań wiejskich tu podać, ja myślę, że Państwo je znacie, wypowiedzi mieszkańców na zebraniach wiejskich. Powiedziałam już o tych pretensjach. Kiedy krzyczymy wy, to już też jest znaczące. Czasem pada panie wójcie zamiast wy. Ale jak są radni obecni, to najczęściej wy. Wy zawsze, drugi błąd komunikacyjny, wszystko, trzeci błąd komunikacyjny. Dobrze, skoro wy zawsze wszystko, to powiedzmy kiedy i co konkretnie. Wtedy ta komunikacja, powiemy to, co naprawdę, o co naprawdę chodzi. To kiedy, to znaczy 4 lata temu, w zeszłym roku, tak, był pan wójt, obiecał, czegoś nie dotrzymał w tym roku, kiedy trzeba, no to proszę się wytłumaczyć. Komunikujmy się, rozmawiajmy z władzą lokalną. Możemy po prostu zapytać, kiedy ten wodociąg u nas będzie i dlaczego w tym roku nie jest robiony. To też jest komunikacja. No inną sprawą jest to, że jeżeli przychodzi obywatel i zaczyna w ogóle pytać, to często władza reaguje histerycznie na to. No ale to już jest kwestia jakości władz lokalnych i przyzwyczajenia do tego, że obywatel przychodzi i pyta. A to zależy od nas. Im częściej będziemy przychodzić i pytać, tym będzie lepiej. Kolejna przyczyna to są przyczyny kulturowe. Ja tutaj, tych przyczyn kulturowych jest bardzo dużo, w zależności od tego, gdzie Państwa miejscowości są ulokowane. Często się pojawiają konflikty związane przy miejscowościach przygranicznych. Ja nie chciałabym im wiele uwagi poświęcać, bardziej bym się tutaj skupiła na te kultury organizacyjne, bo o tym mówił kolega, kiedy przychodzimy do urzędu i nie możemy uzyskać informacji. Jednym z typów kultury takiej, powiedziałabym, paranoi politycznej, właściwie to się tak nazywa, paranoja polityczna, to jest taka kultura, w której wszyscy myślą, że jest jakieś zagrożenie z zewnątrz. Wójt czy burmistrz stwarza, ach, bo na nas czeka inna gmina, bo nam zabierze takie środki, bo nam nie da tych środków, bo nam wyrwą. To jest stwarzanie takiego uczucia, że jest zagrożenie z zewnątrz. Czasem takie zagrożenie z zewnątrz dobrze robi gminie, bo wtedy się konsolidujemy, jednoczymy, wszyscy działamy razem. Ale życie w czymś takim przez 4 lata kadencji, no to się nie da. To jest taka konfliktogenna, tak bym powiedziała, kultura. Drugi typ to jest filozofia wielkiego brata, czyli kiedy wójt czy burmistrz, bo to najczęściej jest wójt albo burmistrz, ma poczucie, że musi kontrolować absolutnie wszystko, co się w gminie dzieje. To są takie sytuacje często wykraczające też poza urząd. Ja ostatnio mam zaprzyjaźnione animatorki lokalne w różnych częściach Polski. Jedna z nich ostatnio do mnie napisała, że pan wójt wezwał ją na dywanik i zapytał, z czym ona jeździ tak od wsi do wsi i dlaczego ona jeździ i dlaczego ona mu o tym nie powiedziała, a ona to robi jako animatorka, tak? Nie jako pracownik urzędu czy osoba zatrudniona w gminie, bo nie jest zatrudniona w gminie. Jest tylko mieszkanką tej gminy. Została wezwana. Poczucie, że ja czegoś nie wiem, jest w takich filozofiach, właśnie filozofii wielkiego brata, strasznie nie do zniesienia dla tej osoby. To są osoby, i tutaj pojawia się ten problem dostępu do informacji, o którym mówił kolega, kiedy przychodzicie Państwo do urzędu i prosicie o dostęp do... Ja nieustannie proszę o protokoły, kiedyś prosiłam o protokoły, bo ich nie było w BIP-ie, protokoły z posiedzeń sesji, z zapartym tchem je studiuję. No i zawsze było tak, że osoba z zewnątrz przychodzi i prosi, urzędnik nigdy mi ich nie dał od razu.
tylko prosi, albo proszono mnie, żeby napisać do pana wójta prośbę, albo pani urzędniczka szła sama i prosiła. Natomiast taką największą śmieszną rzecz, znaczy śmiało śmieszną rzecz, bo to nie jest zabawne, to było to, kiedy gmina robiła konsultację planu zagospodarowania przestrzennego i widziałam, jak poproszono panią, która chciała zajrzeć do tego planu zagospodarowania w ramach tych konsultacji, przecież on powinien być wyłożony, prawda, zgodnie z prawem. On nie był wyłożony, musiała napisać podanie do wójta. Mało tego, przy napisaniu podania, ile mamy czasu? Wójt ma 2 tygodnie na to, żeby nam na to podanie odpowiedzieć. No to zniechęca mieszkańców zdecydowanie do tego, żeby po tą informację się zgłaszać. Powiem tak, najczęściej tak na szczęście nie jest w urzędach. Mam nadzieję, że u Państwa w miejscowościach aż tak źle nie jest, ale rzeczywiście ta filozofia taka wielkiego brata, czyli poczucia kontroli, ona może nam się przytrafić, bo to jest kwestia osobowości osoby, która sprawuje władzę w gminie. Kolejna rzecz, która potęguje, może nie wywołuje, a potęguje konflikt. To jest pewna ludzka sprawa, która jest w nas samych. Patrzę, przewaga pań po sali. To będziemy kupować sukienkę na wesele, miłe panie. Spróbujcie sobie wyobrazić. Mamy imprezę, na której musimy świetnie wyglądać, musimy kupić kieckę. Wchodzimy do pierwszego sklepu. Skończycie na tym pierwszym sklepie? No właśnie, też mi się tak wydaje. Ja też bym chyba nie poprzestała na tym pierwszym sklepie. No dobrze, pójdziemy do drugiego, pójdziemy do trzeciego sklepu. No ale czy możemy, ja w Warszawie to mam ciężką sytuację, tak? Bo musiała, oszalałabym, prawda? No na pewno do jakiegoś nie zajrzę. I teraz wracam do domu, wypakowuję to, co kupiłam, co mi się wydawało takie świetne, otwieram i jest ta myśl, czy ja rzeczywiście kupiłam tę najlepszą, czy ja sprawdziłam wszystkie możliwości. My ludzie chcemy mieć wybór. Zastanówcie się Państwo, ile było rewolucji z powodu wolności, walki z powodu wolności. My ludzie walczymy o wolny wybór. To też jest przyczyna potęgująca referendum. Kiedy raptem okazuje się, że chcą nam zlikwidować, wróćmy do naszego przykładu, chcą nam zlikwidować szkołę, nie przygotowujemy się, mówimy, jak to oburzeni, jak to nasza szkoła, nasze dzieci, i raptem nie widzimy już żadnej innej alternatywy. Ta jedna jest dla nas, zabranie nam tej jednej, czyli zostawienia szkoły, okazuje się być dla nas absolutnie dramatyczne, niedopuszczalne, nie do przyjęcia. Trzymamy się kurczowo tego jednego wyboru i tej jednej decyzji, a być może dałoby się znaleźć jakieś pole do negocjacji. I często się tak dzieje. Myśmy dzisiaj na poprzednim wykładzie mieli pana wójta, który protestując w różnych miejscach mojego wykładu, powiedział, że sam też negocjował, tak? Czyli okazało się, że szkoła nie została zlikwidowana, że najmłodsze dzieci zostały w tej szkole. To są rzeczy możliwe, tylko że my nie dopuszczamy, to znaczy wszystko albo nic. To jest nasza determinacja, to jest jakby taki błąd, który się popełnia, ale on wynika z naszej natury. Z tego, że kiedy przyjdziemy i oglądamy tą sukienkę, to się zastanawiamy, czy na pewno nie było lepszej sukienki, czy ja przypadkiem nie popełniłam błędu. To jest tak zwany żal podecyzyjny, który się pojawia w takich sytuacjach. Kolejna przyczyna to jest wizerunek. Spróbujmy sobie wyobrazić osobę, która nieprzeciętnie dużo swojego czasu, zaangażowania, prestiżu i wpływu na współmieszkańców zaangażowała w zorganizowanie protestu społecznego. I spróbujmy sobie wyobrazić wójta czy burmistrza, który przecież został wybrany i dla niego prestiż i ten wizerunek jest bardzo ważną częścią jego dla niego samego ta ocena mieszkańców i to, jak go widzą, jest bardzo ważne. I teraz to dobrze, to co, ja mam się przyznać, że podjąłem decyzję złą? Mam się z niej wycofać? To nie są rzeczy proste. Strach przed utratą twarzy jest jednym z takich przyczyn, która potęguje konflikt, która wpływa na to, że konfliktu nie da się polubownie rozwiązać bez walki. Konflikt to osobowość. No tutaj jest ścisły, bym powiedziała, związek. Mamy w różnych koncepcjach osobowości pojawiają się różne typy osobowości i ja wybrałam takie, które wydają mi się które mnie się najbardziej kojarzyły z tym, co spotkałam w terenie. Po pierwsze, osobę, dla której zasady i wartości są najważniejsze, dla której rezygnacja z jakiejś ze swoich zasad i ważności jest niemożliwa wręcz. To jest właśnie pryncypialista.
broni tego zdania do ostatniej kropli krwi w cudzysłowie. Pragmatyk. Pragmatyk z kolei nie ma własnego zdania, jak rozmawia z wójtem, to powie tak, panie wójcie, tak, panie wójcie, tak, panie wójcie, jak rozmawia z referendarzami, powie tak, ależ oczywiście macie rację, tak jest, macie rację i tak dalej. Czyli nie ma własnego zdania. Jedna i druga osobowość nam nie bardzo pasuje, ale każda z tych osobowości może gdzieś się pojawić w gminie w formie skrajnej. Jeżeli pojawi się pryncypialista, no to wiadomo, że to negocjowanie jest bardzo trudne, ponieważ no, zastanówmy się, czy ktoś z nas byłby taki łatwo chciał rezygnować z wartości i zasad, które wyznaje, w które głęboko wierzy. Niech każdy z Państwa pomyśli o takiej zasadzie, o wartości, która dla Was jest najważniejsza, taka jak rodzina, jak, no to są takie, czy chcielibyśmy z tego zrezygnować. Więc to jest tak, że każdy z nas w jakimś sensie jest troszeczkę taką osobą, która myśli pryncypialnie. W skrajnych przypadkach jednak to, jeżeli mamy do czynienia ze skrajnym pryncypialistą, to będziemy mieli problem, a możemy mieć problem też wtedy, kiedy mamy po obu stronach takie osoby. Obie osoby bronią swoich racji, swoich wartości. A w związku z czym konflikt jest nieunikniony i walka jest nieunikniona. W innej koncepcji mówimy o nieustępliwości jako cesze charakteru osobowości człowieka i ugotowości. Tu jest troszeczkę jakby to łatwiej wyjaśnić Państwu, to jest taka nieustępliwa osoba, to jest taka, taki uparciuch, co to będzie tupał nogą, ale jednocześnie jest to osoba, której towarzyszy podejrzliwość, trochę taka złośliwość, często niezrozumiała przez innych. Ugodowość jest to taka cecha, która z kolei, bo pragmatyk to nie jest osoba dobra, tak, do rozwiązywania sporów. Ugodowa osoba jest lepsza w sporach, dlatego że jest bardziej nastawiona na współpracę. To słowo tutaj będzie kluczowe. Ta osoba ma dużą zdolność współpracy. I tutaj przytoczę takie badania amerykańskie, które pokazały, że Państwo macie większą zdolność do współpracy jako przedstawiciele organizacji pozarządowych. Bo jak się okazuje, w organizacjach pozarządowych pracują osoby zarówno jako wolontariusze, jak i pracownicy tych organizacji, które mają większą zdolność do współpracy niż średnia w społeczeństwie. Więc tu pokazuje, że Państwo macie dużą, jeżeli chodzi o rozwiązywanie sporów i konfliktów, macie dużą rolę do spełnienia w swoich środowiskach. No i teraz przechodząc już do tego, co się dzieje, kiedy ten konflikt jest, kiedy ktoś nas zaatakuje. No to co ona atakuje? Atakuje te nasze wartości, ten nasz prestiż. Co możemy odczuwać w takiej sytuacji? Złość pani mówi. Co jeszcze? Agresja to jest reakcja, zgadza się. Agresja, złość to jest reakcja. Ale co czujemy? Strach, dokładnie, czujemy strach, znaczy boimy się, że utracimy te nasze wartości, tak, te nasze potrzeby, ten nasz prestiż, dobrą samoocenę, to co myślimy sami o sobie. W związku z czym często zdarza się, że osoba zaatakowana gwałtownie, chociaż jest taką osobą, którą znacie Państwo od lat, że taka łagodna, taka cierpliwa i bach wybucha, reagujemy w sposób naturalny, agresywnie. To jest trochę tak, że wszystko wiemy o prowadzeniu pojazdów, wiemy, że nie należy hamować gwałtownie, ale niech nam coś wyleci na jezdnię, tak? Ciach, ten hamulec nam do samego końca idzie. Więc to są te reakcje, to są takie instynktowne reakcje. To też jest przyczyna konfliktów. Druga rzecz, o której ja bym chciała dzisiaj z Państwem jeszcze powiedzieć, to jest to, w jaki sposób próbujemy podejść do rozwiązywania konfliktu. Ja dzisiaj będę Państwa przekonywała do tego, że wszelkie takie delikatne formy rozwiązywania konfliktów to są tak naprawdę trochę udawaniem, że ten konflikt sam gdzieś zniknie. I że konieczne są działania bardziej radykalne w niektórych sytuacjach. Jedną z takich metod, które próbujemy stosować, to jest metoda strusia. To jest moja własna nazwa na potrzeby tego wykładu stworzona. Metodę strusia może zastosować jedna strona w konflikcie. Na przykład może unikać debaty. Władze na przykład często, nie pojawiają się może organizatorzy czy osoby protestujące, organizują debatę, to one po prostu na tą debatę nie przychodzą. W ogóle. Raz się je zaprasza, drugi raz się zaprasza, w ogóle się nie pojawiają. Można wtedy powiedzieć spokojnie, że stosują jednostronnie tą metodę strusia. Ale zdarza się, że stosują metodę strusia obie strony. Zdarza nam się tak, że kogoś czasami nie lubimy, prawda? W pracy, musimy z nim współpracować. No i tutaj pojawia się taki przykład dwóch organizacji w miejscowości Brok.
dwóch organizacji społecznych, skonfliktowanych bardzo, nie lubiących się, robiących podobne rzeczy, bo to też trzeba podkreślić, działających w sferze, to mnie zaskoczyło, w sferze kultury. Zawsze mi się wydawało, że te organizacje w sferze kultury, one ze sobą zawsze współpracują. Tu się okazało, że ta współpraca z różnych przyczyn nie była możliwa. Powstał konflikt. Tyle tylko, że te organizacje musiały razem, wspólnie zorganizować festyn, święto gminy. Pani powiedziała, to koniec. Powiem tak, wymyślono metodę, co z tym zrobić. Wymyślono metodę, to nie jest tak, że się nie da z tym nic zrobić. Wymyślono, że nie pani, jedna organizacja to, tamto, bo będzie jakieś, podejrzewano, że mogły być jakieś próby sabotażu albo czegoś takiego. Do każdego zadania przydzielano dwie osoby z dwóch różnych organizacji. Spróbujcie sobie państwo wyobrazić efektywność tych działań. Na czym były skoncentrowane te osoby? Na pilnowaniu siebie wzajemnie. Zamiast na tym, żeby jak najlepiej wykonać zadanie. To jest problem efektywności. Metoda Strusia powoduje, że oczywiście konfliktu nie rozwiążemy. Możemy udawać, możemy się do siebie uśmiechać, ale pilnujemy się wzajemnie, a nie myślimy o zadaniu, o celu, który trzeba zrealizować. Kolejny element to jest odczłowieczanie i epitety, które się pojawiają i które powodują, że w pewnym momencie już konflikt jest i nie da się inaczej niż tylko przez cięcie go rozwiązać. To jest odczłowieczanie. Ono jest trzystopniowe, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby najpierw przypisujemy komuś takie przymioty związane z, podważamy jego intelektualne zdolności. Pojawiają się takie określenia jak głupek, głupi i tak dalej. Potem gdzieś wchodzimy na zwierzęta, mówimy świnia na przykład o kimś, tak? Czyli, ale jeszcze jakby to jest ta przyroda żywa. A potem już mówimy beton i drewno. To jest już pozbawienie zupełnie cech ludzkich i psychicznie, kiedy pozbawiamy w ten sposób drugą stronę takich cech, to znaczy, że możemy jej dużo zrobić, bo to nie człowiek. To nie są uświadamiane rzeczy, ale one są ważne, dlatego że raptem się jak się okazuje, ja tutaj pokażę, jakie epitety padały, ja wybrałam najłagodniejszą wersję. Przepraszam państwa, że nie tak fajerwerki na wykład. To był konflikt broku, chora kobieta, paranoiczka, niezrównoważony pijak, niemrawiec. Te epitety bywają dużo, dużo gorsze, kiedy się rozmawia po jednej, po drugiej stronie. Nikt sobie tutaj nie żałuje. Im ostrzejszy konflikt, tym więcej tych epitetów. Ja bym jednak chciała powiedzieć, że to prowadzi do pewnych efektów, bo raptem się okazuje, że referendarze anonimowo, bo nie jest to podpisane, wywieszają klepsydrę z nazwiskiem burmistrza. I to jest akcja referendalna. Albo z nazwiskami członków rady. Raptem się okazuje, że ktoś ma pocięte opony w samochodzie. Raz, drugi, trzeci. No to już tu pan kolega prawnik by powiedział, sąd, prawda? Spokojnie. No to pod sąd podchodzą te... Mogę przykład taki, bo mi się skojarzyło, że w jednej z gmin nawet nie dość, że opony, to samochód wywrócony na bok. Także rozumiecie państwo, jak się już odczłowieczy i pozbawi tych cech ludzkich, to, no to już właściwie możemy robić różne rzeczy, tak? Bo to już nie jest człowiek. No właśnie, zmierzamy w stronę końca mojej wypowiedzi. Potrzebne jest radykalne cięcie. Nie zawsze jesteśmy w stanie się porozumieć, aczkolwiek najczęściej możliwa jest współpraca. Zanim państwo sięgniecie po narzędzie referendum, zawsze się zastanówmy, czy jest możliwa współpraca. To jest bardzo ważne. Ale jednocześnie trzeba sobie uświadomić i nie bać się tego, że nie zawsze ta współpraca jest możliwa. Nie zawsze można się porozumieć z drugą stroną. I wtedy potrzebne jest cięcie. Pytanie, czy tym cięciem może być referendum gminne? Otóż z mojego punktu widzenia jest tak, że mamy dwa rodzaje konfliktów w tych referendach. Władza i opozycja, czyli oba organy władzy gminnej kontra obywatele na zewnątrz, kompletnie na zewnątrz władzy. I drugi konflikt to jest władza kontra władza. To są takie dwa najczęściej pojawiające się typowe przykłady referendów. I teraz, jeżeli sobie uświadomimy, no tak, do jakiego momentu doszliśmy,
no to ten pierwszy konflikt, władza kontra opozycja, zależy, kogo dotyczy ten konflikt. Pokazałam Państwu przykład pani, indywidualny przypadek, pani sekretarz, pozbawiona pracy, ale jej krzywda tak bardzo oddziaływała na społeczność, że to referendum się nie udało tylko z powodu 2 punktów procentowych. Czyli można powiedzieć, że to był dobry wynik referendum, chociaż nie udało się odwołać ostatecznie. Zdarzały się też przykłady małych szkół likwidowanych w jednej wsi. Zawsze się trzeba zastanowić, zanim zorganizuje się referendum, na ile jesteśmy w stanie innych przekonać i przekazać im określoną pulę informacji, pokazać, co się stało, co się wydarzyło, jak widzimy działania władzy. Tymczasem często referendarze to są zwykli obywatele i no dobrze, zebraliśmy te podpisy ogromnym wysiłkiem i na tym poprzestajemy i nic więcej się nie dzieje. To jak to referendum ma się udać? Mieszkańcom trzeba pokazać, przedstawić całą argumentację. I teraz chciałabym pokazać Państwu, co się dzieje, co powinniśmy zrobić. Jakie można przyjąć tutaj strategie w sytuacji referendum? Po pierwsze, koniecznie, ale to koniecznie w środowisku wiejskim trzeba zrobić zebranie. Dlatego, że środowiska wiejskie są przyzwyczajone do zebrań, nawet jak długo ich nie było, to taka tradycja była. Więc zebranie, czyli taki kontakt bezpośredni, kiedy możemy się wzajemnie zobaczyć, kiedy możemy wzajemnie porozmawiać, jest taką formą naturalną. Koniecznie trzeba rozprowadzić też ulotki. Najlepiej, gdyby była prasa specjalna tylko o referendum, nawet jeżeli gazeta lokalna jest, może odmówić Państwu miejsca na łamach. Zapraszać do siebie media regionalne, niech pokażą, niech napiszą. To też jest informacja o tym, co i do mieszkańców dotrze. Organizowanie debat. Nawet jeżeli jesteśmy święcie przekonani, że władza na te debaty nie dotrze, organizujmy je, bo to też jest dodatkowe zebranie z mieszkańcami, możemy przekazać swoją argumentację. No i koniecznie, o czym większość referendarzy zapomina, portale internetowe. Portal internetowy to jest takie miejsce, na którym można zrobić forum i często to jest pierwsze miejsce, gdzie mieszkańcy naprawdę mogą sami o czymś napisać, co myślą. Był taki wysyp tych forów internetowych w gminach. One zaczęły znikać w pewnym momencie, bo się okazało, że moderatorzy muszą coś wycinać, potem mieszkańcy władzy zarzucają, że coś zostało wycięte z tych forów internetowych. Ja przypominam sobie taki najbardziej fajny przykład z Lubochni, takiej też gminy, w której się odbywał referendum, gdzie proboszcz zrobił nowoczesną stronę internetową. Dlaczego proboszcz zrobił tą stronę internetową? Bo młodzi się mogą modlić w innej formie. Referendarze muszą stworzyć płaszczyznę porozumienia dla młodych w tym referendum, żeby nie tylko ci, którzy dotykają, czyli lubią prasę taką zwykłą, tradycyjną, papierową, ale również, żeby ci, którzy nie dotykają nic papierowego, tylko wszystko śledzą w internecie, mogli poczytać o referendum. Proboszcz zrobił stronę i myślał, że młodzi będą się na tej stronie modlić. Co się stało? Łatwo przewidzieć. Jeżeli w tej gminie nie było żadnej gazety, żadnych informatorów, nic nie było, można powiedzieć. Nigdy nie mieli mieszkańcy okazji napisania, co myślą. No to tam się zaczęło dziać. Proboszcz nie bardzo wiedział, co ma zrobić z tą stroną internetową, bo jako administrator tej strony musiał nią zarządzać. Tam się pojawiały takie wpisy, że naprawdę nie wiedział, co ma z tym zrobić. Strona przetrwała, później powstało więcej przy okazji referendum stron, które zaspokoiły te potrzeby, ale ludzie mają potrzebę wypowiadania się. Chcą zabierać głos, tylko trzeba dać im taką możliwość i portal jest właśnie takim miejscem, często pierwszym, które się pojawia w gminie, które trzeba stworzyć. Ja tu trochę apeluję do tych organizacji, żeby każda organizacja miała swoją stronę internetową. Myślę, że jakieś warsztaty by się przydały stworzenia stron internetowych. No i ostatni punkt, łączenie wszystkich środowisk. Nie my w swoim gronie, tylko musimy wytłumaczyć innym, w jaki sposób nas skrzywdzono albo co zrobiono źle. Dlaczego mamy pretensje? Nie zamykamy się w swoim własnym środowisku, tylko wychodzimy zdecydowanie poza to środowiska do innych środowisk. Czyli wychodzimy do innych wsi, jeżeli rzecz dotyczy naszej wsi. Wychodzimy do rolników, jeżeli rzecz dotyczy nauczycieli. Pokażmy, o co nam chodzi, jakie mamy inne pomysły. To są te rzeczy, które powodują, że referenda mogą się udać. Na koniec chciałabym powiedzieć, jakie są funkcje konfliktu
I zobaczycie Państwo, że one nie są takie złe, mimo to krew leje się gęsto, opony przebijają, tak? A ja powiem tak, po pierwsze, konflikt w środowisku lokalnym pozwala zdefiniować, że istnieje jakiś problem. Jak jest jednomyślność, to problemu nie ma. Zastanówcie się Państwo, nie ma problemu w Waszych gminach? Co? W mojej dzielnicy to jest po prostu, tylko mogłam miesiąc mówić. Wzmacnianie spójności grupy. Grupa, rzeczywiście czasami jest tak, że jedność grupy uzyskuje się dzięki temu, że na zewnątrz jest jakiś wspólny wróg, mówiąc tak kolokwialnie. Jednocześnie ważne jest to, że pojawiają się interesy grupowe ponad interesami jednostkowymi, bo raptem się okazuje, że mamy jakąś wspólną sprawę, że mamy wspólną potrzebę do zaspokojenia. Polaryzacja opinii. Nie bójmy się tego, że różnie myślimy. To nie jest złe, że się różnimy. Złe jest wtedy, kiedy próbujemy te różnice, robimy brzydkie rzeczy z tymi różnicami, ale samo różnienie się między sobą nie jest niczym złym. No i oczywiście pojawienie się nowych liderów lokalnych. Proszę Państwa, ja znam wiele gmin w Polsce, gdzie wójt przechodzi z kadencji na kadencję a gmina jest na samym dole, jeżeli chodzi o rozwój i nikomu to nie przeszkadza. W Radzie jest jednomyślność. Jednomyślność. A konflikty pokazują, że raptem się okazuje, że po pierwsze są inne opinie, po drugie, że jednomyślność wcale nie ma tej jednomyślności, nawet jeżeli różnice w zdaniu są poza radą i że to nie jest źle. Pojawia się nowy lider, pojawia się nowa twarz, która być może znajdzie jakąś drogę dla rozwoju tej gminy. Ja chcę Państwu powiedzieć, konflikt prowadzi do zmiany. Gdyby nie rewolucje, byśmy nie ruszyli w ogóle z miejsca. Gdybyśmy tak na wszystko zgadzali i ciągle zmierzali do zgody, to naprawdę byłoby fatalnie. Tyle na dziś. Bardzo Państwu dziękuję. Jeżeli są pytania, to chętnie na nie odpowiem.